Cześć, w tym materiale dowiesz się, jak należy się zatrzymać na niedużych prędkościach i oszczędzać swoje kółeczka, żeby ich za każdym razem nie zdzierać. Wiele osób zauważyło to, że ja bardzo często, jak już zatrzymuję się, podjeżdżam do kamery, albo moi kursanci na żywo widzą, jak ja się zatrzymuję w takich właśnie normalnych, niedużych prędkościach, gdzieś tutaj, jak sobie jeździmy właśnie mniej więcej innymi przy kamerze, to widzą, że ja wcale nie robię ani hockey stopu, ani nie zakręcam, ani nie robię jakichś power slide'ów, bo właśnie no nie o to chodzi, że już potrafię power slide, to teraz będę szpanował i wszędzie będę robił power slide. Po pierwsze, to nie jest takie dobre, jak cały czas ktoś używa tego samego, to nie wygląda dobrze. Po drugie, po prostu zniszczyłbym swoje kółeczka i po trzecie, to nie byłoby na tyle współmierne, bo power slide jest świetnym sposobem hamowania z dużych prędkości. Okej, ale co przy małych? Co przy małych? Ciągle ten T-stop? No właśnie, hamowanie przez tuptanie, to jest termin, który ja sobie sam wymyśliłem. On jest oczywiście śmieszny do bani, może Wam się nie podobać, może nie, ale jeżeli chcesz zobaczyć, jak ja to robię, jak ja zatrzymuję się przy takich średnich, niedużych prędkościach, bez jakby szarpania tych naszych kółek, żeby one nam się nie zdzierały, to zapraszam Cię do zobaczenia tego materiału, bo myślę, że będzie on dla Ciebie wartościowy. Okej, co to takiego, to hamowanie przez tuptanie? No oczywiście nazwa taka, jaka jest, bo ja ją wymyśliłem, więc nie może być profesjonalna, ale pokażę Ci teraz z paru stron, o co chodzi, jak ja to robię, no i co, step by step się tego nauczymy. Bardzo fajny sposób, naprawdę polecam. Zobaczcie, podjeżdżam, ciach. Ok, drugą stroną, podjeżdżam, ciach. Ok, teraz tak. Hop, hop. Ok. Hamowanie przez tuptanie, można później jeszcze, gdy jest większa prędkość, nie polecam tego robić, ale gdyby się coś takiego wydarzyło, to pokażę Wam, co się później dzieje. Gdy mam za dużą prędkość, to zrobię o... Coś takiego się dzieje, czyli trzeba po prostu pobiegać. Tego już nie polecam, tak jak mówiłem. Chciałem pokazać Wam tylko skutek zbyt dużego najazdu, zbyt szybkiego do tego typu hamowania. Natomiast da się z tego wyratować. Osoby na zaawansowanym poziomie jak najbardziej się z tego wyratują. Osoby na średnio zaawansowanym poziomie uczymy się na małych prędkościach step by step. Ok, no i co? Jak się tego nauczyć? Tutaj w pracy z moimi kursantami, jeżeli już się czegoś takiego uczymy, to najczęściej jest problem znowu pod kaskiem, czyli trzeba się trochę przełamać do tego, że trzeba dać nogę jakby bokiem do kierunku jazdy i na zewnętrzną krawędź. Zobaczcie, tutaj z boczku. Tak, tak ją kładę. Oczywiście wiem, że się poruszam w tą stronę, tak? Ja ją tutaj kładę i jakby przenoszę cały ciężar ciała na tą nogę i szybciutko dostawiam drugą dosyć szeroko, tak? Dosyć szeroko, czyli jak moje ramiona, bądź i ciutkę szerzej, ale bez przesady, bo jak zrobisz szpagat, to będzie tylko gorzej. Więc tutaj tak, nie odkładamy tej nogi bliziutko tutaj, bo to nam przy dużej prędkości absolutnie nie zagra, tylko zewnętrzna i szeroki taki właśnie rozkrok, jak przy sposobie zakręcania, a bądź przy hamowaniu pługiem, tak? Czyli dosyć szeroko, nogi szerzej niż ramiona. No i co? Zaczynasz sobie to na lewą i prawą stronę. Oczywiście, jeżeli mnie znasz, to wiesz, że jeżeli jedna strona Ci wychodzi tragicznie, w ogóle okropnie źle, bardzo źle, to rób to tylko i wyłącznie na dominującej stronie, tą słabszą zajmiesz się kiedy indziej. A jeżeli Ci idzie w miarę równo, dosyć podobnie i tutaj o ocenę poproś kogoś z zewnątrz, żeby popatrzał i powiedz mu, ej, powiedz, która strona jest lepsza, jeżeli ta osoba Ci powie, że w zasadzie to nie wie, wszystkie obydwie były ok, to mimo tego, że Ty czujesz, że ta jedna strona jest do bani, po prostu jak kiku drewniana noga, to jeżeli ktoś z boku nie jest w stanie tego określić, to znaczy, że robisz to bardzo dobrze. Robisz to bardzo podobnie i powinieneś ćwiczyć dwie strony, po prostu dla siebie, dla własnego bezpieczeństwa i wygody. To jest bardzo, bardzo częsta właśnie przypadłość, że robimy tylko jedną stronę, bo myślimy, że druga jest zła, a tak naprawdę robimy to bardzo dobrze, bardzo często nad tym pracuję. Ok, i co? Właśnie podczas stania stoicie i sam ruch, tak? Odwrócona litera L w tym momencie i hop. Tak? Coś takiego przy staniu i druga strona, hop. Jadę w tą stronę, hop, bardzo prosta sprawa. Boczkiem pokażę, przodem do Was, czyli będę kładł tak nogę, drugą odstawiam w ten sposób. Taka jest pozycja, dobrze? Czyli
te nasze najbardziej podstawowe rzeczy, które były poruszane w pierwszych filmach naprawdę początkującego poziomu jazdy na rolkach. Tutaj kolana pokrywają czubki palców, lekkie pochylenie, tak? Lekkie pochylenie. Ciężar ciała mniej więcej tutaj na drugim kółeczku, bardziej na przodzie niż na pięcie. Bo jeżeli odłożymy na piętę, to ona mi może wyjechać. Jak pokryję kolanem paluchy i trzymam ciężar mniej więcej właśnie bardziej z przodu rolki, nie na samym czubie, nie na piętach, wszystko będzie ok. Jak umiem to robić na stojąco? Zaczynam znowu malutką prędkość, niedużą prędkość, naprawdę nie róbcie znowu zbyt dużej prędkości. To jest bardzo częste, że zaczynamy to robić zbyt szybko. Mała prędkość i robimy. Popatrzcie. Nieduża prędkość, rozpędziłem się, chładę, odkładam. Kontrola, płynność, tak? Dobra pozycja końcowa. W ten sposób to ma wyglądać na samym końcu. Zobaczcie z drugiej strony. Ok, w porządku. To nawet jak mi się nogi w ten sposób zrobią, nic się aż takiego nie dzieje. One tutaj się blokują. Najważniejsza jest prędkość. Prędkość. I koordynacja. Bardzo szybko. Zobaczcie, przy tego typu hamowaniu ja nie mogę sobie pozwolić na to, że ten ruch jest długi. On musi być szybki. Dlatego bardzo dobrze sobie to najpierw skoordynujcie na staniu, tak? Czyli podczas stania. Czyli robię tak nogę, od razu hop, tak? I to ma być szybkie, tak? Później mała prędkość, taka, i robię hop, hop. Tutaj musi być hop, 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 hop. Naprawdę musi być coś takiego, bo inaczej jak będzie jakaś prędkość inna, a wy zrobicie zbyt wolno ten ruch, się wywrócicie po prostu. Tutaj ten ruch musi być automatyczny, musi pach, pach. Koordynacyjnie tylko, tak? Czyli faktycznie jak już daję nogę, ciężar na tą nogę, to muszę szybko dać na tą, bo inaczej będzie problem. Ok, ja teraz umiałem utrzymać, bo już trochę to potrafię, ale na początku, tym bardziej przy nauce, absolutnie nie możesz przytrzymać tego ciężaru zbyt długo. No i co? I w ten sposobem dojdziesz do tego śmiesznego sposobu hamowania, którego w zasadzie nie znajdziesz w żadnych tutorialach, podręcznikach, bo to jest taki mój wymyślony sposób na zatrzymywanie się. Sposób, jak ja się go nauczyłem, również Ci pokazałem, czyli bardzo prosto, ale jest bardzo efektywny, bardzo fajny właśnie, nie jest taki może szpanerski, tak? Nie wygląda efektywnie, ale jest bardzo często przeze mnie wykorzystywany, bo po prostu jest szybki, prosty, łatwy, przyjemny, nie zdzieram kółek, wszystko gra, nie? Ok, na sam koniec pokażę Wam jeszcze właśnie, jak wygląda moja pozycja podczas wykonywania tego hamowania wolno i przy średniej prędkości, już takie, kiedy już faktycznie trzeba te siły tutaj zamortyzować, bo przy dużej już widzieliście, co się dzieje. Jest takie przeskakiwanie, tego Wam nie polecam. Zobaczcie. Nieduża prędkość, to jest w zasadzie pełna kontrola, pyk, pyk i już stoję, jest wszystko ok. Wytraciłem sobie, wyrzuciłem całe prędkości. Przy średniej, średnia prędkość. O, i ten ruch tutaj, tak? Ten cały pęd, tą siłę pędu, ja na moich nogach ugiętych, szerokich, tak? Szerokich. Ruch był bardzo szybki. Musiałem hop, jakby wytracić, tak? Ja tutaj działałem trochę taki jak amortyzator tak naprawdę, bo ja tą siłę pędu musiałem po prostu wytracić. I gładko, płynnie jakby to wykonałem poprzez przesunięcie balansu na tą nogę, bo ta zaczynała, ta dostała 100%, od razu przeszło na tą szeroko, pozycja cały czas, przypominam, bardzo ważna rzecz, głowa pochylona, kolana ugięte, szeroka pozycja i hop, zeszłem sobie, cały ciężar teraz miałem na tej nodze. I co, step by step, podwyższaj sobie prędkość, dzięki temu będziesz miał fajny sposób hamowania, zatrzymywania się przy niedużych prędkościach. Trzymam kciuki za postępy, cześć, do zobaczenia w kolejnym materiale.